witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i sezon czwarty rozdziału czwartego właśnie wystartował. Więc jesteśmy już w grze i mamy oczywiście karnet bojowy, który ja mam dzięki członkostwu w ekipie. I w tym odcinku zobaczymy sobie cały właśnie karnet. Od poziomu pierwszego do setnego, plus wszystkie rzeczy dodatkowe. Więc odbierzmy ten karnet. Mieliśmy również muzykę, oczywiście, ale to taka słaba. Więc mamy pierwszy skin. Se zaraz zobaczymy. O, przy okazji tutaj mamy nowe tło lobby. Okej. Okay. Chodźmy zobaczyć karnet. Okej. Okay. Więc po kolei. Najpierw nagrody karnetu bojowego. Pierwszym skinem jest ten Nolan Fortuna. Nigdy nie obstawiaj przeciwko geniuszowi. Okej. Okay. Nawet spoko, taki zwyczajny skin. Dalej mamy ekran wczytywania. Nie wiem, jak mogli odmówić tej twarzy. Pora na plan B. Okej, okay, tu mamy Nolana Fortunę. Tutaj mamy strażników. Z gry na pewno. Fałdolce. Ikona sztandaru. Okej. Okay. Tutaj mamy Kinlof ostrza zapasowe. Kiedy potrzeba czegoś więcej niż elokwencja. Okej. Okay. Dalej rzut kostką. Masz przewagę. Czekajcie. Czy będzie teraz inna liczba niż 5? Jest 3. Ok, czyli jest losowa szansa na to, jaka liczba wypadnie. Super. Dalej mamy plecak, stylowa skrytka. Wszystko, czego trzeba do wykonania roboty. Okej. Okay. Taki zwyczajny plecak. Motka speedrun. TikTok. Fałdolce. Mamy jego, już widzieliśmy. Strona druga. Taktyczny Nolan Fortuna. Dobierz odpowiednią ekipę i przygotuj się na chaos. Na resztę nie masz wpływu. Okej, okay, tu mamy jego. Tutaj mamy inną skórkę z karnetu. I otwierają jakiś safe. Okej. Okay. Dalej mamy graffiti Nolan celuje. Lotnie ryzykowny lot. Okej, okay. Spoko lotnia. Spoko wygląda. Fałdolce, malowanie, mistrzowski plan. Pokaż swój styl. Okej. Okay. Przy okazji mamy nowy karabin. A to sobie zobaczymy innym razem. Strzelba. SMG. Snajperka, pistolet. O, wyrzutnia rakiet, czyżby wróciła do gry? Okej. Okay. Tutaj mamy styl do kill-offów, taktyczny. I styl do skórki, taktyczny Nolan Fortuna. Czyli po prostu ma zamiast garniturka taki bardziej bojowy strój. Okej, okay, okej. Okay. Dalej, prędka peperycja. Okej. Okay. Ustanówmy nowy rekord dostawy. Co powiesz na 15 sekund? Okej, okay, tu mamy tą skórkę. Tutaj mamy tą rybę. To chyba dalej będzie. I są ścigani. Plecak, kradziona kierownica. Przejmij kółko. Ciekawe, czy reaguje jakoś, nie wiem, na ruch nasz albo coś. Waluta. Emotka pizzy. Okej. Okej, fajna emota. Graffiti jazda z pizzą. Kill off
A, to jest Kilof. Kręcona krajalnica. Potnij konkurencję na 8 idealnie odmierzonych kawałków peperoni. Ej, nie wiedziałem, że to jest Kilof. Okej. Okay. I mamy strój prędka peperycja. Zwycięstwo z dostawą do domu. Okej. Okay. Też taka spoko. Nic specjalnego, ale spoko. Nadprzestrzenna prędka peperycja. Do idealnej ucieczki trzeba się dobrze dostroić. To jest chyba te nowe auto, które można też w grze znaleźć. Ikona sztandaru. Smuga tylne światła. Okej. Fałdolce. Styl nadprzestrzenny do lotni. Ale nie mieliśmy lotni. Okej. I pakiet muzyczny. Słuchajmy. Okej, czy to jest ta sama muzyka, co była w emotce? Okej. Tu mamy styl nadprzestrzenna prędka peperycja. Zwycięstwo z dostawą do domu, to samo. Okej, czyli bez tej kurtki, bez czapki. Chociaż tutaj czapkę ma. Może, ojcie, może można jej dorzucić tą czapkę. Dobra, dalej. Karpczek. Dobra rada karpczka. Życie to ciągła jazda. Nie zastanawiaj się zbyt długo. Okej. Okay. Tu mamy karpczek. Z tym... Również tym nowym przedmiotem. Tym a la taranem. W ogóle to była masakra, nie? Tyle zwiastunów, ile myśmy dostali, to była masakra. Emotka ryba. Ryb napinka. Okej. Okay. Plecak, koktajl mocy. Sweaty shake. Lepiej nie syp tego do akwarium. Okej. Okay. Fałdolce. Kilof. Harda handla. Do wyciskania i dawania wycisku wrogom. Okej. Okay. Czyli taki kilof. Emotka. Płatkowe poruszenie. Okej. Okay. A, jest moc. Co to za życie od płatka do płatka? I tutaj karpczek. Silniejszy niż fala przepływu. Teraz ciekawe, czy to jest po prostu nowa wersja ryby, czy to jest ten jego kuzyn, o którym on wspominał w swoich zadaniach. Ciekawe, ciekawe. Może się dowiemy. Idziemy dalej. Karpczek rybawca. Dobra rada karpczka. Trzymaj się, ziom. Okej. Okay. Ej, czy to jest ręka Midasa? Aha, bo on... Dobra. Ogarniam. On się właśnie gdzieś teraz włamuje i próbuje ukraść tą... Chyba rękę Midasa to jest. Styl do lotni. Rybawienie. Ziom, nie unoś się tak. Okej. Okay. Fałdolce, ikona sztandaru, styl do plecaka, rybawienie. Malowanie koralowa kruszonka. Okej. Okay. Spoko, spoko. I styl karpczek rybawca. Okej, okay, czyli taki w koszulce, taki bardziej właśnie na jakąś akcję przygotowany. Tamten był bardziej taki na trening właśnie. Sweaty gym. A ten jest na akcję. Dobra, dalej mamy May. Jak tego nie schakuję, to wysadzę. May gwarantuje. Okej. Okay. Czyli mamy jakąś hakerkę chyba. A to wygląda. Okej. Okay. Plecak May i Junior. Ktoś musi króliczyć punkty. Okej. Okay. Taki królik. Ze słuchawkami. Malowanie UW.
Okej. Okej. W dolce graffiti, widok z dronesa. Kilow, oryginalny króliczy zbijak. Kieszonkowy pupil, który żywi się rytmem uderzeń. Okej, takie specyficzne dźwięki. I mamy May, impulsywna hakerka o wybuchowym poczuciu humoru. Okej. O ile nie jestem fanem skórek animowanych, anime i w ogóle, to ta jest ładna. Ta mi się podoba. Nawet. Okej, co dalej? May w czarnym kapeluszu. Och, ja? Jestem twoim najgorszym koszmarem. Uwu. Okej, waluta. O, ucięło 100. Okej. Pakiet muzyczny. Okej, taki sobie. Na pewno nie będzie słuchany. Emotka, króliczy rytm. Styl, tryb ciemny. O nie! Uuu, całkiem przypadkiem wcisnął mi się przycisk samozniszczenia. Okej, też ciekawa lotnia. Taka nietypowa. Styl do plecaka. I styl do skórki. May w czarnym kapeluszu. Okej, powiem szczerze, nawet nie wiem, czy ten mi się bardziej nie podoba niż klasyczny. Okej, jak na razie karnet jest spoko. Na razie mi się podoba. Antonia, zabiorę ci wszystko, co masz, jeśli staniesz między mną i tym, co moje. Okej. Prawdopodobnie to są jakieś tak, rzuty z kamer. Ona się włamuje. Gdzieś. Graffiti Antonia w akcji. Okej, czy ona ma taką maskę? Kill of ostrze elegancji. Wygraweruj swój podpis w złocie. Okej. Faudolce. Kolejny pakiet muzyczny. Okej, na pewno ciekawy pakiet muzyczny. Smuga, deszcz diamentów. Pokaż swój szlif. No, ciekawe, ciekawe. I mamy Antonia, zaprojektowana do walki. Ale czemu zaprojektowana? Czy ona nie jest człowiekiem? Czy ona jest robotem? Bo czemu by pisało zaprojektowana? Ciekawe. Antonia w szyku bojowym. Mam dwie zasady. Biorę co chcę i dobrze się przy tym bawię. Okej. Tu właśnie mamy ten jej styl w masce chyba. Tak, już widzę. Powdolce, emotka łup. Plecak kinżał w kopertówce. Okej, czyli już widać, że Kilow będzie interaktywny z plecakiem. Prawdopodobnie. Malowanie dama w złocie. No, spoko, spoko. Okej. Emotka, złam ten szyfr. Dostań się do środka. Okej. Spoko, spoko. Dalej. Antonia w szyku bojowym. Ma dwa. Aha, okej. Bo ma... czekajcie. To jest jej klasyczny styl. Taki biały z czarnym.
A tutaj ma taki biały ze złotym i taką kurtkę plus maskę. I tu jest bez tej kurtki. Po prostu białe ze złotym. Okej. Ciekawe, ciekawe. Kabilame. To łatwizna. Czyli nasza współpraca w tym karnecie pierwsza. Więc mamy go na busie i pozostałe postacie z karnetu tego, ale też z innych, poprzednie skórki. Co dalej? Graffiti, królewska pieczęć. Okej. W dolce. Kilof, cichy ciachacz. Siła to nie wszystko. Okej. Ładny. Ładny kilof. Jeszcze ma taki efekt przy uderzeniu. Emotka. Prosto do celu. Czasami najszybciej znaczy też najłatwiej. Fif, fif, fif. Da. Okej. Malowanie influencer. Okej. Kolorystyka. Ciekawa. I mamy jego. Kabilame. Nie komplikuj. No proste. Po co komplikować? Okej. Szczerze? Wiem, że dużo ludzi narzeka, że on jest w karnecie. Ja do tych ludzi nie należę. Ja... mi się nawet podoba, że on jest. I ogólnie. Jeśli chcesz wygrać, to jesteś we właściwym miejscu. Kabi tradycyjny. Okej. Również mamy jego i inne postacie z Fortnite'a. Jego w centrum. Okej. Dalej mamy ikonę sztandaru. Emotka, tak się to robi. Lotnia, królewskie skrzydła. Korona ci z głowy nie spadnie, gdy spadniesz razem z koroną. Logiczne. To robi sens. Plecak, cichy ciachacz. Czyli ta sama nazwa, czyli no... czy będzie wychodził z tego. Fałdolce i kabi tradycyjny. Okej. Ten styl mi się aż tak bardzo nie podoba. Ten styl taki średni jak dla mnie. Ale i tak fajnie. Na pewno też gratulacje, że mu się udało tu dostać. I mamy Kado Thorn, albo Kado Thorne, jak kto woli. Witaj w moim hotelu. Życzę fascynującego pobytu. Okej, czyli mamy Kado Thorn. Będę mówił tak. Tak lepiej brzmi. W środku z jego pomagierami. To jest ten styl w masce, który też wyciekł ostatniej nocy. Czy to jest jego podstawowy styl chyba. Zobaczymy. Malowanie ostatnie zaćmienie. Reaktywne. Okej. Okej. Ten taki tutaj jest właśnie symbol. I on się podświetla przy strzelaniu. Okej. Graffiti łowy ożywieńca. Już trochę zdradza, chociaż my już to wiemy. Co z nim jest nie tak. Fałdolce. Smuga szubrawe skrzydła. Upadek amoralny. Kilof ostrza zaćmienia. Niech zapadnie zmrok. Mrok. Przepraszam, nie zmrok, tylko mrok. Okej. I mamy Kado Thorn. Zapalony podróżnik. Spragniony tego, co w życiu najlepsze. Czy to jest jego styl? Aha, i tu jest bez maski. Okej. Tu ma rozpuszczone włosy. O, taki niby uśmieszek, ale nie do końca. Okej, okay, mamy ożywieniec Kado Thorn. Mrok jest gorzki, lecz siła ma smak słodyczy.
I tu mamy jego prawdziwą postać. Wykonasz tam daru. Plecak skrzydła straszydła. Daj odetchnąć strudzonym skrzydłom. Okej. Patrząc na lotnię już tutaj, zgaduję, że pewnie będą reaktywne z lotnią. W sensie, że będą się rozkładać przy lotni. Emotka wampiryzm. Fałdolce. Skrzydła straszydła. No, czyli wezmę klasyczne skrzydła, tylko z dźwiękiem specjalnym. Oj, chciałem. Nie chciałem, halo. Okej. I styl. Metamorfoza. Emotka. I mamy go. Ożywieniec Kadotorn. O, chyda. Okej. I to jest wszystko w podstawowym karnecie. A zobaczmy nagrody dodatkowe. Na pierwszej stronie mamy styl do plecaka od tego typa za pierwszy. Jak on miał? Nolan Fortuna. Plecak, styl do jego plecaka. Tutaj mamy lotnia Upsi Dronsi. Czy to jest nawiązanie do Upsi Daisy? Upsi Dronsi. Okej. Ekran wczytywania. Wchodzisz w to. Rozpoczyna się wielki skok na zaćmienie. Więc jednak się okazało, że Kate Thorne jest zły. A cała reszta tutaj tych ludzików są, powiedzmy, dobrzy. I oni właśnie chcą okraść jego, bo on okrada wyspę. O tym sobie jeszcze pomówimy w następnych materiałach. I mamy styl nadprzestrzenny do Teokilofa przy okazji. Okej, czyli po prostu efekty i dźwięki uderzenia kartonu. Bo nie oglądałem tego uderzenia przy klasycznym, więc... Okej, smuga niesamowity labirynt Mei. Pełen spadek bez oporu. I on ma style do wyboru. Okej. Ciekawe. I tu mamy styl Antonia z Maskarady. Okej, z taką różą. Taka różowa. Bardziej. Odcień różu. Nie ma. Dalej mamy styl taktyczny do lotni. Tym razem tego Nolana Fortuny. Graffiti gruba ryba, emotka królicze bity. Popisz się zręcznością i urokiem osobistym. Okej. Dalej malowanie mistrz pieca, czy to jest do tej skórki, tej dostawczyni pizzy. Styl do jej plecaka. I tu mamy wykwintny Kado Thorn. Taki. Jeszcze jeden. Bez okularów. No, w okularach lepszy. Ja myślę, że ogólnie ten styl jest lepszy. Będzie na pewno częściej przeze mnie grywany niż podstawowy. I dalej mamy style super poziomów, widzę. Czyli w tym sezonie mamy tylko dwie strony dodatkowych nagród zamiast trzech. Ale za to nadal trzy różne style do pięciu skórek będziemy mieli. I to odblokuje się już za 20 dni. Czyli w kolejnej aktualizacji dużej. Okej. Dalej mamy nagrody z zadań. Okej. Czy tu mamy... Ekran wczytywania, ostatni wyskok. Zjeżdżajmy stąd. Czy to jest jakby ta grafika, która się pojawia przy wejściu do gry? Spoko, spoko. Dalej mamy smuga wielki skok.
Okej, czy tu mamy te torby? Torby złodziejskie. Złota robota. Taki opis. I mamy styl do Nolana Fortuny, elegancki rabuś. Powiem zupełnie szczerze, jak właśnie widziałem ten jego styl z tym złotą kamizelką i w ogóle, się zastanawiałem, czy on nie będzie miał jakichś powiązań z Midasem. Ale zobaczymy. W ogóle mam nadzieję, że Midas powróci, bo no to jest idealny sezon dla niego. Wykonaj 6 zadań Nolana Fortuny. Okej, czy teraz będą jakieś zadania postaci? Chyba na to wychodzi. Tutaj mamy dalej, chyba do tej postaci będą zadania potem. Emotka jeszcze gorąca. Lotnia, cowy spadacz. Rzuć się w kalcone zagrożenia. Okej. I styl niebezpieczna, prędka peperycja. Co to w ogóle jest za nazwa? Peperycja. Okej, okay, strona druga. A tu mamy do ryby. Styl do kilofa. Rybawienie. Ja mam lotnie, spuchnięty szybowiec. Znaczy, tu jest klasyczna wersja tej lotni. I tu mamy karpczek, rybne ciacho. Taki różowawy. I tu mamy rzeczy do Mei. Ikona sztandaru. Styl do kilofa i styl Mei w wersji Destart. Też ładna. Boże, czemu ta skórka jest taka ładna? O co chodzi? I oczywiście skórka za wyzwania, czyli Ashoka Tano. I na razie tylko tyle wiemy, że będzie Ashoka Tano. Czyli ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dodatkowych rzeczy. I będzie ją można odblokować za 33 dni. Czyli za miesiąc. Okej. I to jest wszystko. Sezon trwa do 3 listopada godziny 7:00. Czyli nie do grudnia. Czyli co, będzie jeszcze sezon 5? Albo coś innego. Zobaczymy. Okej, więc jeżeli miałbym ocenić Karnet, to jest to takie mocne 9/10. Ashoka jest ładna, ale wiadomo, ja fanem Star Warsów nie jestem. Cała reszta jest super. Super i ja już się nie mogę doczekać, żeby to odblokować. Już się nie mogę doczekać, żeby zagrać, bo coś czuję, ten sezon będzie genialny. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I jednocześnie chciałbym was poinformować, że dzisiaj wieczorem zrobię streama z tego sezonu. Czy ja na pewno sobie teraz też już pogram coś samemu, oglądam ten sezon, ale wieczorem pogramy sobie właśnie razem i razem sobie zobaczymy też ten sezon, wam poopowiadam wszystko, czego się dowiedziałem, jak działa i w ogóle. Nie wiem jeszcze, o której dokładnie godzinie, myślę tak 19, może 20 i raczej zrobię ją jeszcze tutaj na YouTubie. A następnym razem może już przejdziemy na Twitcha. Więc 19 lub 20 na YouTubie transmisja z nowego sezonu. Dzięki za oglądanie i na razie.